Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj zajmiemy się tematem skoków przez przeszkody, ale chciałabym dzisiaj pokazać Wam pewne rozwiązania skokowe, czyli będziemy dzisiaj się zajmować zagadnieniem szeregów na 12-12,5 metra. Ja pokażę Wam dwie kombinacje z krzyżakami i okserem oraz dwoma stacjonatami i jak możemy to rozwiązać, więc zachęcam Was do oglądania. Tą linię 12-12,5 metra tak naprawdę możemy na dwie opcje. Mamy dwie opcje, by je przejechać. Możemy pojechać bardzo spokojnym galopem, aktywnym, ale bardzo spokojnym i przejechać to na trzy fule, lub możemy pojechać na dwie fule, aktywnym, równym, dynamicznym galopem, w którym jak im wyżej idzie, tym bardziej koń powinien mieć więcej energii. I tutaj na filmie pokazuję Wam to, jak każe jeźdźcom tak naprawdę rozwiązywać tę sytuację. Zaczynamy rozgrzewkę skokową od tego, że dajemy koniowi możliwość wyboru, jak on chce rozwiązać tę sytuację. Oczywiście pilnujemy tempa, aktywności, ale na początku nie powinniśmy do końca narzucać koniowi, że zawsze tyle, tyle i prowadzić konia, tylko dać mu możliwość zadecydowania. I wtedy mamy tak naprawdę taki ogląd sprawy, czy ten koń będzie nam dzisiaj zapalał i chciał ruszać, czy on myśli, czy on rozwiązuje, czy będzie polegał tylko na nas. Moim amazonkom kazało na początku jechać z kłusa, była wskazówka, naskok na drążek, przeskakujemy przez krzyżaka i wtedy galopujemy spokojnie na trzy fule. Potem jak już dochodziło do galopu, to już narzucałam moim jeźdźcom, że mają jechać tą linię na dwie fule, ponieważ chciałam, żeby konie aktywnie galopowały, podchodziły blisko do oksera czy do stacjonaty i żeby była zachowana ta parabola lotu, tak? Czyli żeby koń ładnie się wybijał z taką aktywnością zadu i żeby zabierał nóżki nad przeszkodą, żeby ładnie pracował, baskilował po prostu. Więc tutaj widzicie na filmie, że konie tak naprawdę bardzo chętnie poruszają się w tej linii. I tutaj właśnie takim, ja bardzo lubię linię właśnie na dwie fule, na 12 lub 12,5 metra. Ja tutaj mam ustawione na 12 metrów. Lubię te linie, bo one zachęcają konia do skoku, do aktywnego galopu. No jak wiemy, jak zauważyliście już pewnie sami, mam nadzieję, że każdy ruch naprzód powinien być nagradzany u konia. Oczywiście nie chodzi mi o ponoszenie, o płaski galop bardzo złej jakości, koń wożący nas tylko tyle, że będzie nas taszczył i ciągnął nas do przodu. To oczywiście nie. Nie chodzi mi o taką aktywność, ale każdy ruch naprzód, chęć uniesienie właśnie tutaj kłębu galopowania do góry i aktywnie, to właśnie dzieje się na tej linii 12 metrów, tak? Bo koń tak naprawdę to jest taka linia, że trochę zmusza konia do takiego odskoku, że on musi trochę zapracować nóżkami, bo to wcale nie jest szeroko tak naprawdę, tylko to jest tak dosyć, można powiedzieć, optymalnie. I tutaj właśnie możemy wymagać od konia właśnie bez oporu galopu, równego, blisko doprowadzamy do przeszkody, koń przeskakuje, jest raz, dwa i skok. Jak widzicie, tutaj już przeszkody też były wyższe, do 115 cm ustawiałam swoją amazonką i czy Justa, czy Etna, czy Peron nie miały z tym problemu, żeby pomóc, żeby wykonać ten skok prawidłowo, żeby wyskoczyć i chętnie dojść do następnej przeszkody. Więc zachęcam Was do tego, byście próbowali na swoich treningach, ale oczywiście z trenerem, pracować właśnie na takich rozwiązaniach. Zastosowałam takie, że na krzyż, tak, że jest z lewej i z prawej, ale jeśli macie duży plac, możecie to zupełnie inaczej rozplanować, ale tutaj możemy na dwa razy jechać, na dłuższe i na krótsze najazdy. I to dzisiaj właśnie robiliśmy i to bardzo mobilizowało jest to do tego, że w galopie, w zakręcie musimy pilnować konia, tak by on tak samo galopował w zakręcie jak na prostej. Nie może to tempo się zmieniać, ponieważ potem nie pasują fule i zmienia się tempo, rytm, a tego nie chcemy. Chcemy równego tempa, aktywnej jazdy i żeby ten koń chciał podążać do przeszkody. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że pokazałam Wam kolejne fajne rozwiązanie, które możecie wykorzystać w swoim treningu, czyli ta linia na 12 metrów ustawiona na krzyż i krzyżaki, oksery, dwie stacjonaty, takie rozwiązanie
mobilizuje konia, zachęca go do takiego aktywnej jazdy, do szybszego działania nóżkami i mam nadzieję, że pomogłam Wam i pokazałam Wam nowe rozwiązania. Dziękuję Wam za to, że jesteście, że oglądacie, że klikacie, komentujecie. Zachęcam Was do dyskusji, będę na pewno się udzielać, będę Wam odpowiadać. Jeśli macie pytania, piszcie. Ja postaram się Wam tak odpowiedzieć, żebyście byli usatysfakcjonowani. Więc pozdrawiam Was, moi drodzy, i do zobaczenia.